W dniu republikańskiego sobotnika prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zasadził sad jabłoniowy w swojej małej ojczyźnie. W sumie sad składa się z 411 drzew jabłoniowych. Do sobotnika posadzono 186 drzew. Z udziałem głowy państwa posadzono kolejnie 225 drzew pięciu odmian. Sad jabłoniowy zasadzony przez prezydenta zostanie przekazany pod opiekę miejscowej młodzieży szkolnej, aby się tutaj opiekowali i zabierali sobie wyniki swojej pracy. Jak mówiłem, każda szkoła powinna mieć własną działkę ogrodniczą, na której można kopać i chodzić po ziemi, dotykać ziemi rękami, żeby było mniej głupoty w głowie. Aleksander Łukaszenka wyjaśnił, że wcześniej na ziemiach pod założonym ogrodem znajdowały się działki mieszkańców, ale teraz wiejskie osiedla są wykorzystywane głównie jako domki letniskowe, a obecni właściciele i spadkobiercy wykorzystują tylko niewielką część ziemi pod ogrody. To było pustkowie, zagospodarowaliśmy go, żeby się nie marnowało, postanowiliśmy posadzić różne odmiany jabłoni, powiedział prezydent. Jednym z uczestników sobotnika prezydenta był Igor Abramczyk, kierownik gospodarstwa fermerskiego Spartan Agro w powiecie molodeczeńskim. Farmer, pracowity, nawiasem mówiąc, nie rolnik, polecił go dziennikarzom głowa państwa. Nie rolnik, inżynier ekonomista, Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, ale pracuje na roli, potwierdził rolnik. Informatyk zauważył Aleksandra Łukaszenkę i zapytał, czy młody rolnik ma wiejskie korzenie. Okazało się, że rzeczywiście tak i Igor spędził we wsi pierwsze lata szkolne. Jeśli urodziłeś się na ziemi, ciągnie cię tam. Na tę ziemię, by dotknąć jej, podsumował prezydent i natychmiast skierował rozmowę na płaszczyznę praktyczną. Zapytał, ile hektarów ma ten rolnik. 100 na dziś, trochę rośniemy, odpowiedział Igor Abramczyk, który sam zajmuje się sadownictwem. Rolnik powiedział, że w jego gospodarstwie wszystko jest skomputeryzowane, od stacji meteorologicznej po podlewanie i karmienie drzew. Widzimy zawsze, gdzie kto pracuje, jaką operację wykonuje, ile wody wylialiśmy na każdą roślinę, dzieli się doświadczeniem. W magazynie wszystko jest również skomputeryzowane, zautomatyzowane. Oznacza to, że możemy kontrolować dowolne wskaźniki, a kiedy możemy kontrolować wskaźniki, tylko wtedy możemy na nie wpływać. Bez tego w nowoczesnym rolnictwie nie ma rozwoju. Ze sprzedażą też nie ma problemów. Bezpośrednie umowy zostały zawarte z odbiorcami od Smoleńska do Chabarowska, z dumą mówi rolnik. Możemy dać tobie kołchoz, zaproponował Aleksander Łukaszenka. Radzę ci, dopóki nie zostały rozebrane, weź dobre gospodarstwo, tutaj ziemia nie jest zła. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie zajmowałem się sadownictwem. Już jako prezydent zacząłem się w to trochę zagłębiać, bo importujemy jabłka, zwłaszcza polskie, a on ma lepsze jabłka niż jakiekolwiek polskie. Ale najważniejsze, że są czystsze, bo wie, że jeśli wrzuci na rynek truciznę, to my go o to zapytamy, podobnie jak w służbie zdrowia i oświacie. Przecież wiecie, że jeśli lekarz bierze skalpel do ręki, to wie, że musi pracować od serca, bo jest odpowiedzialny. Prezydent Białorusi w ciągu tygodnia dwukrotnie pochwalił białoruskich farmerów, proponując rozszerzenie tej formy uprawy ziemi, w tym przekazanie im dodatkowych gospodarstw rolnych. Wcześniej ta kwestia nie była dla Białorusi zbyt istotna. Po pierwsze, trzeba było ratować rolnictwo, a nie ciąć ziemię i rozdzielić ją na kawałki. Czasy są teraz inne. Jeśli zgłosił się do was zamożny prywatny właściciel i chce przejąć część kołchozów lub cały kołchoz w obwodzie witebskim lub mohylewskim, to dajcie. Rolnicy nie powinni się dzisiaj na nas obrażać. 25 lat temu wziąłem to pod uwagę. Gdybyśmy zaczęli to wszystko rozdawać, mielibyśmy dziś rewolucję agrarną. Dziś prywatni właściciele się sprawdzili. A jeśli są mądrzy prywatni właściciele, którzy są gotowi do pracy, niech pracują dalej. Niech przez 2-3 lata biorą ziemię w dzierżawie, tak jak to zrobiliśmy w obwodzie witebskim. Oddaliśmy dwa gospodarstwa. Obserwuję jednym okiem, wydaje się, że próbuje, chce coś zrobić, zarabia pieniądze w innym miejscu i tam inwestuje. Tacy rolnicy są potrzebni, powiedział głowa państwa. Aleksander Łukaszenka nigdy nie zaprzeczał, a wręcz przeciwnie, wspierał ideę farmerstwa. Ale czasy, jak zauważył prezydent, były inne. W latach 90. najcenniejsze surowce, m.in. w rolnictwie, mogły łatwo trafić w ręce przebiegłych biznesmenów, a nawet z obcym obywatelstwem.
a naród białoruski i ludzie pracujący na roli zostaliby po prostu z niczym. Dlatego kiedyś to produkcja na dużą skalę, duże państwowe przedsiębiorstwa rolnicze stało się podstawą krajowego kompleksu rolno-przemysłowego i faktycznie uratowało przemysł przed ruiną. Należało skoncentrować zasoby produkcyjne, finansowe, zbudować strukturę upraw i budowy kompleksów zwierzęcych w skali kraju. Jednocześnie Aleksander Łukaszenka nigdy nie porzucił formuły, że na roli powinien pracować najbardziej efektywny właściciel. Ale po to właśnie jest prezydentem, żeby wspierając prywatną inicjatywę i nie zapominać o tym, co najważniejsze, interesie państwa i zwykłych ludzi. Głowa państwa dość regularnie odwiedza rolników, bo w interesie państwa są też ludzie, którzy naprawdę kochają i potrafią pracować na roli. Jeśli nie będzie kierownika, nie będzie gospodarki, podkreślił głowa państwa. Dajcie mi setki rewolucjonistów, a wywrócimy Białoruś. Są normalni ludzie i trzeba im dać ziemię, powiedział Aleksander Łukaszenka. I tam głowa państwa od razu robi ważną uwagę. Jeśli państwowe przedsiębiorstwo rolne działa sprawnie i osiąga zyski, to nie ma sensu wykorzystywać jego gruntów na działki farmerskie lub prowadzić własne działki. Potrzebujemy sprawnego funkcjonowania gospodarstwa i pieniędzy na rachunkach, a jeśli nie może to działać tak jak farmer lub prywatny właściciel, to musimy zabrać ziemię i dać im i pomóc w sprzedaży produktów, powiedział. Aleksander Łukaszenka na pierwszym miejscu stawia efektywność, nie zapominając o sferze społecznej. A najnowsze wypowiedzi na temat rolnictwa są właśnie potwierdzeniem sukcesu polityki rządu w sektorze rolnym, a nie odwrotnie. Wyjaśnienie tego jest bardzo proste. Ziemia i sektor rolniczy są najważniejszym zasobem odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa narodowego jako całości i jego składnika żywnościowego. A jeśli państwo jest gotowe dzielić się tym zasobem, to znaczy, że ma czym pokryć swoje tyły, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mówiąc prościej, państwo ma obecnie szereg dużych systemowo ważnych i co ważne odnoszących sukcesy przedsiębiorstw. W pełni zaspokajają krajowe potrzeby żywnościowe i stanowią główny strumień eksportu, ale są też te same 20% organizacji, które, delikatnie mówiąc, nie stanęły jeszcze na wysokości zadania. Państwo ich nie porzuca i stara się pomóc. Jedną z opcji rozwiązania problemu, która staje się coraz bardziej widoczna, jest rolnictwo prywatne. A skoro istnieją udane przykłady, dlaczego nie podjąć kolejnych kroków w tym kierunku? Taka jest główna logika działań i wypowiedzi prezydenta w tej sprawie. W swoim klasycznym stylu robić wszystko bez rewolucyjnych zmian, stopniowo i ostrożnie, biorąc pod uwagę specyfikę narodową i opinię ludzi.